zaczyna na temat. Nie będzie picia, no. Nie ma. A jaki to temat? Pierwszy człowiek na Księżycu. Pierwszy człowiek na Księżycu. Zawsze chciałem to powiedzieć. To jest finał, więc zachowujcie się, jakby to był finał. Yo. Jaki księżyc? Wynik jest całkiem prosty. Ty spadłeś z księżyca jak pan Twardowski. No i kiedy zapodaje takie pociski, no to księżyc tobie chyba ukradł i Kaczyńscy. No i teraz tak powiem ci raczej jak Kaczyńscy. Twoje metupy są bliźniacze. I niestety ci powiem przyjacielu, z taką mordą wyglądasz jakbyś wpadł do krateru. I niestety to jest całkiem dobre. Tutaj mogę nawet wysłać sondę, lecz kiedy wchodzę to znowu wyczar ta sonda. W jego mózgu nie znalazła życia. Kiedy wchodzę to znowu się bawię, to księżyc. Ja teraz tą scenę wbijam flagę. I niestety to jest prosta sprawa. Twoja flaga to na pewno jest biała. I niestety tak to gadki. Jesteś z psami, tak jak stare kosmiczne łajki. Dawajcie jakieś brawa, żeby ich podkręcić, to jest finał, Ricky! Kontrola sytuacji. Kontrola sytuacji, MC, 45 sekund. Yo. Kiedy wreszcie zaruchasz, ziomuś, mały krok człowieka, ale wielki krok rozwoju. Tak napierdalam, sprawdzaj to w głowie. Nikt nie zakłócuje, ja wyślę szodę. Dobra, gram to, mam tutaj klimat. Sytuacja, hemoglobina, tak to napierdalam. Sprawdzaj to trening. Z padami nie masz nigdy chemii. To jest tak, sytuacja gra, to czuję. Wiesz, że na pewno tą scenę teraz kontroluję. I wiesz, że mocno pluję tobie w gębę. Bo sprawdzę jak tobie w wygranych robię przerwę. To jest tak, yo, kontrola, spoko. Wiesz, że jadę tutaj z tą ciotą. I wiesz, że szkodzę tutaj, jadę z tobą. Bo na pewno w tym momencie to jesteś pod kontrolą. Jako kontrola, gramy teraz pięknie. To nie kontrola, będziesz tu pod napięcie. Wiesz, że moja nawiga tu podła będzie, bo teraz, jako że to jest finał, będą trzy wymiany po 30 sekund. Dajcie chłopakom jeszcze hałas! Yeah! Yo! Bitch, please! Tak. Ej, jaki krok? Dla mnie to będzie proste. Zrób krok dla ludzkości, jak magiczne ognie. I mogę sobie zapodawać styl. O tobie nie nakręcą żaden film i to nieważne. To jest całkiem fajne, jestem poza kontrolą, nawet gdy nawijam altem. I mogę sobie zapodawać to rozmina. Co mi gada, że jakaś hemoglobina? Hemoglobina to jest całkiem pewne, no bo gdy wchodzę na majka z publiką mam chemię. Jaka chemia, mordeczko sprawdź, to nie chemia. Rozwalam teraz cały twój skład. Przejście. Yo. Jaki skład? Sprawdzaj, mam tą pewność. Gdybyś się nie złapał nawet w kadrze na euro. W sumie inaczej, będzie jebniecie. Jesteś taki brzydki, że nie zmieścisz się w kadrze, jakie zdjęcie. I teraz tak, masz chemię z publiką? To powiedzcie, czemu byliście cicho? O, SMM siłą jest cicho. Lucek jak gram, no to wjeżdżam z ekipą. I to jest tak, rap nie dla pajaców. Więcej niż w tym momencie, ty głupi łako, to jest tak. Mamy tu pizzę i mamy człowieka, który ma charyzmę. Przejście. Yo. Żeby mieć charyzmę, no to powiem ziomie. Żeby mieć charyzmę, nie wystarczy gadać o niej. I nawika jest tu całkiem dobra. Z charyzmy, no to może nakręcę ci tutorial. I ta kwestia jest całkiem pewna. Ten gość będzie ginął w mękach. Jaka chemia, mordeczko, sprawdź. Nie masz chemii, publiko, no bo nawijasz kwas. I jaki kwas, to jest dobra wizja, kwas. Jedyne co ty teraz możesz polizać. Pięć. Yo. Żeby być freestylowcem, oj to będzie dobre. Żeby być freestylowcem, nie trzeba czytać książek. I to jest tak, może nawijasz mądrze, ale i tak nie będziesz tu jak Mojżesz. Chciał być jak Mojżesz, ale to będzie podle. Bo na formie masz bardzo słaby okres. I dalej jadę. I wiesz, że wejdę szczerze. Mam tu lepszy okres niż Mendeleje wideo z nogami. Chuj te pisanki, bo wiesz, że mam teraz wygrane pierwiastki. To proste. I co dalej tutaj będzie? Mówię o pierwiastkach, ale wolnych mam potęgę. I to jest tak, cały czas jest to piękne. Mam swoje cyfry w zwycięstwie do ety. Yo. Kurwa, nie chcę wiedzieć. Yo. Dawaj, dawa. Yo. Ty na wolno może nie jest.
świcę, ale chyba Mandelejew zajebał ci tablicę. No i będzie to dla mnie proste, nawet na tej tablicy spóźnia ci się okres. No i teraz mogę gadać o tym znowu, kiedy ja nawijam tak do mikrofonu. I generalnie to są dobre zwroty, to jak chemia, teraz ty na scenie się roztopisz. I kiedy wchodzę, to jest dobra wena, mam dobre pancze, bo mam stan skupienia. I to stan teraz powiem ci znowu, no bo w nosie ty ciągle masz za dużo lodu. Przejście. Jo, nie jesteś tymi, jeśli chodzi o skillsy, ale wybory to przegrasz jak starty miski, więc dalej to gram. Wbijam na wersach i mam tu dobry szpar, teraz pojadę z tobą, ty głupi gąbie, bo przy tablicy to się schylasz po gąbkę. I cały czas jadę, pokazuję styl raczej, gąbka jedyna twoja szansa na klasę. I to jest tak, hej, gram tu pieszcze, człowieku, mam tu więcej kompletów i to jest konkretne. Jesteś zwykły set, jaki krok nie wyda ciebie set. I to jest proste, pojadę z tą mordą, bo z tą mordą to nie wyda się prosto. Koniec! Ludzie na nich hałas! I teraz, jak mówią, najważniejsza decyzja dzisiejszego wieczoru jest w waszych rękach. Czy waszym zdaniem mistrzem 2013 Rap Night Battle powinien zostać filozof? Czy raczej lepiej nabijał MCF? No to jeszcze raz, filozof? Czy MCF? Publika za filozofem, a wy? A my myślimy i z naszych rozmyślań wychodzi na to, że jest dogrywka. Ale dajcie mi to dobra. Później, jak się... Okej, więc odwracamy kolejność MCF. Z tematem, tak? Tak. Dwa różne tematy. 45 sekund na temat. Co robisz? Pożegnanie z Afryką. Pożegnanie z Afryką, MCF. Yo! Zróbcie się, bo to jest ważny pojedynek. Tak. Pożegnanie z Afryką pomału. No to ja właśnie tutaj dałem żadu. I kiedy gram, robię tu bliżej spontan. Strzelam w kole jak Didier Drogba. I sprawdzaj, dokładnie to jest piękne. Panie Godson, odwieź Nigerię. Nie wiem w sumie czemu, ale gram to teraz rap. Na taką łajzę wystarczy składać BF, więc sprawdzaj. I teraz to ty idź łajzą, bo o księżycu nie będziesz Neil Armstrong. I tak tu gram, wersy mam dobre, chłopcze. Nie będziesz nikim chłopcie i to jest proste. Cały czas tak ci powiem, pogodę dzisiaj mamy jak kebab z Podlipowej w Lublinie. Ale kiedy jadę to jesteś tłem, a i tak będziesz tylko pod psem. I tak to jest. Jok, daj dziś, może by cię nakarmił jakiś sfinks. Ale tak to gram i ogarni, Afryka, nie będziesz nigdy tam fajny. Koniec. Gram to czleniu, wypierdalaj odwiedź kameru. Jok, odpowiada filozof na temat... Statek Widmo. Statek Widmo, 45 sekund, filozof. Yo. Pożegnałeś się z Afryką, ja teraz mam wenę, bo przestali wysyłać tobie paczki z jedzeniem. No i teraz mogę dobrze zabić do Afryka, dla ciebie będę Idi Amin. I kwestia, tak to znam, ten gość ciągle płacze od króla lwa. I mogę sobie zapodawać to więcej niż nieźle. No to będzie tu całkiem pocieszne. Statek Widmo to teraz był mój temat. Mogę gadać tak znowu teraz, dią. Teraz będzie to całkiem dobre, to nie panna, tylko żagiel przed tobą się rozciągnie. No i dla mnie to będzie tu jasne, po tej walce no to będziesz tu majtkiem. Kwestia dla mnie jest całkiem dobra, moje plemiki na twoją mordę robią abordaż. I teraz te przewagi, to Somali pojechałeś po pirackie oprogramowanie. I to punchline był właśnie, dla mnie teraz to nie są żadne baśnie. I generalnie tutaj wynik jest fajny, jak piraci z Somalii, jesteś taki oryginalny. Wow. Okej, publiko, więc znowu pytanie do was. Czy po dogrywce lepszy był filozof? Czy MCF? Publika za filo. No i coś, jesteśmy dosyć zgodni dzisiaj. Wszystko wygrywa filozof!